Halo, halo, cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry Firefighting Simulator The Squad i pewnie zapytacie się, dlaczego tak długo nie było odcinka, to też śpieszę wam z odpowiedzią, że mój komputer został zupgrade'owany, a cały proces upgrade'u oraz co zmieniło się w moim komputerze zobaczycie już za niedługo na moim kanale, tak więc bądźcie czujni i śledźcie mój kanał. Dobra, my sobie przechodzimy na naszą wioskę, bo tu mamy kolejną misję do wykonania, jaką jest kominowy chaos. Rozpocznijmy. Dobra, wóz może być. Rozpoczynamy. Nasza ekipa zwarta i gotowa do boju, tak więc zobaczmy, co tutaj się mogło w tym momencie wydarzyć i dlaczego kominowy chaos. Ja obstawiam, że być może jest taka sytuacja, po prostu, że zapaliły się jakieś sadze, czy jakiś pył z komina, bo generalnie jeżeli kominów się nie czyści, no to osadza się tam taki pył, który po prostu pod wpływem ciepła zapala się, no i działa jak... Po prostu jak zapałeczka, szybko się rozprzestrzenia. No i generalnie moja opcja jest taka, że być może doszło do właśnie takiej sytuacji. Dobra, my sobie podążamy na miejsce zdarzenia. Na razie póki co jedziemy sobie autostradą zachodnim i podążamy w stronę Victoria Springs. Zobaczmy, jak to będzie tutaj wszystko wyglądało. Czekajcie, my tu gdzieś teraz w lewo skręcamy. Dobra, no na pełnej, jedź. O tak, jest na pełnej, dobra. Alfred razem z nami już też gotowy, myśli co tam się wydarzy. O, patrzcie, tam po lewej stronie już widać unoszący się dym. Tak więc najprawdopodobniej tam będzie nasze miejsce zdarzenia. Dobra, ale że mi tutaj zarzuciło. Ale na razie póki co jedziemy sobie spokojnie, bez żadnego wypadku drogowego. I mam nadzieję, że cali właśnie bez żadnej kolizji sobie dojedziemy na nasze miejsce zdarzenia, które już niebawem. Ale się pali, patrzcie, Jezus, ale jest taki dym, masakra. Dobra, z tego co widzę, to wjechaliśmy tutaj w jakieś miasto. Więc może być trochę ciasno miejscami, no ale myślę, że damy radę. Z tego co widzę, to po upgrade'zie komputera gierka już nie zacina, więc generalnie chyba upgrade po prostu mi pomógł. Bo na razie póki co nie widzę takiego dyskomfortu, jaki był przedtem. Właśnie postaci zacinania się. Nic tutaj nie laguje, nic tutaj nie kluczuje. Dobra, czekajcie, jesteśmy na miejscu. Aha, tutaj w lewo, dobra. Dobra, dobra, w lewo, w lewo, w lewo. Okej, okay. Tu jest miejsce dla karetek, no to my musimy... Dobra. O Jezus, coś się tam przewróciło chyba. Dobra, moi kani, jesteśmy sobie na miejscu zdarzenia i zobaczmy, co tutaj się stało. Aha, musimy odszukać skrzynię z bezpiecznikami i nie jest to pożar komina. A moi kochani, jest to pożar instalacji elektrycznej z tego co widzę, więc tutaj jest problem cały. Nie wiem czemu kominowy chaos, być może dlatego, że ten komin za chwileczkę nam się przewróci i po prostu już nic z niego nie zostanie. Dobra, widzę tutaj jedno, dwoje drzwi w sumie, więc to musimy sobie sprawdzić. No i cóż, moi kochani, przystępujemy szybko do działania. Szybko działajmy, czekajcie, tutaj tak, dwójeczka, tutaj cyk. Dwójeczka, rozwal to. Tutaj trójeczka, niech to rozwali. Dobra, ja szukam skrzyni z bezpiecznikami, żeby to jak najszybciej wyłączyć. Czyli w sensie chodzi o dopływ prądu tutaj. Tutaj też się już coś pali. O Jezus, masakra, dobra. Dobra, tu mamy otwarte, elegancko. Tutaj mamy jakiś pokój, ale tutaj żadnej osoby poszkodowanej nie widzę. Tutaj tak samo. O, tutaj jest jakaś osoba. Dobra, czekajcie, to dwójeczka. Zabierz ją od razu. Dobra, trójka już jest chyba gotowa, więc generalnie... Trójka by musiała się wyposażyć w prądownicę od razu. Dobra, jedynka wchodzi do środka, idę zobaczyć tylko co, jak tutaj jeszcze to wygląda z tej strony.
Dobra, jest skrzynia z bezpiecznikami, to musimy odłączyć prąd. Dobra, będzie ciemno, ale to nie szkodzi, mamy latarki. Tutaj jeszcze jest dwoje drzwi. Tutaj pokój dziecięcy, ale tutaj generalnie nie ma nikogo. Dobra, tutaj też coś jest jeszcze. Łazienka, ale tutaj też żadnej osoby poszkodowanej nie ma. Dobra, czekajcie, ja bym proponował może odtąd zacząć. To trójka, chodź tutaj. Dwójka tak samo. Dobra, panowie, wy tam gaście już, ja tylko idę sobie po... Po jeszcze jedną gaśnicę, taką normalną, wezmę sobie pianową. Musimy to jak najszybciej ogarnąć ten pożar. Ja tu nie pamiętam, gdzie tu były gaśnice w tym miejscu. Czekajcie, tu jest prądownica, to nie, to porek. O, gaśnica, dobra, to tu są gaśnice. Okej, weźmy gaśnicę. Ciekawe, czemu ci tutaj stoją, zamiast nam pomóc gasić. To ja nie wiem, co oni tutaj robią, no po prostu masakra z nimi. Dobra, biegnę tam od tyłu. Spróbuję tutaj z tej strony zacząć. Tutaj widzę, że już dwoje strażaków jest. O Jezus, komin się zapadł, dobra. Czy tak jak przypuszczałem. Tutaj tego się nie da za bardzo ugasić, tak jak bym sobie to myślał. Ostatnie resztki mojej gaśnicy. Dobra, tu mi się coś udało ugasić. Idę po kolejną szybko. Tu mamy dwie, tam też chyba są jeszcze dwie w tym poprzednim. Dobra, pogotowie sobie czeka. Tam strasznie coś się z dachu pali, nie wiem, czy by tylko czasem nie trzeba było może z góry gasić. No dobra, zobaczymy. Tutaj ile mogłem, tyle zgasiłem. Dobra, skończyła mi się gaśnica. Tu generalnie nie jest najgorzej z tego, co widzę już. Dobra, biegnę po jeszcze jedną. Mamy też jeszcze dwie, dobra, okej. Jest pełna gaśnica, tam to się z góry pali strasznie, więc nie wiem generalnie, czy nie trzeba będzie jakoś z tego podnośnika faktycznie tego zgasić. Czy ja tu mogę jakoś przejść? Chyba nieco. Nie, spróbujemy to tam ugasić, dobra, tutaj się udało jakoś. Generalnie już też. Tylko z tym kominem jest największy problem. Poczekajcie, ja moi kochani, może tam szybko pobiegnę. Mamy 6 minut akcji. Może się jeszcze uda. Ugasić to po prostu z tego podnośnika koszowego. Dobra, szybko, sprawnie podłączamy tutaj, podłączamy tu. O, udało się nawet, patrzcie, nawet nie trzeba było. Dobra. Tak więc, moi kochani, misja całkiem szybko i sprawnie nam przebiegła. Mam nadzieję, że będą wysokie punkty za tą misję. No i zobaczmy,
Na raport podsumowujący. No faktycznie, komin cały się rozpadł, z komina już nam tutaj nic nie zostało, ale pożar został ugaszony, osoby poszkodowane zostały uratowane. No i co najważniejsze, oczywiście większa część domu również została uratowana. Dobra. Pożar śmietnika odblokowano nowe. Mamy tutaj szybko i szybko, czyli pięknie. Dwa razy po 500 odblokowało nam nowe zadanie, więc zobaczmy sobie, jakież to nowe zadanie jest. Gdzie one się znajduje? Pożar śmietnika. Dobra, to czyli też tutaj na Victoria Springs. To generalnie powinno być w miarę proste zadanko. Nic tutaj innego nowego na razie póki co nie ma. No to wejdźmy sobie tutaj i po prostu zobaczmy, cóż tutaj się wydarzyło. Pewnie ktoś tam jakiś niedopałek wrzucił. Dobra, moi kani, jedziemy, śmigamy. Bardzo bliziutko mamy, bo tylko 700. Czemu wypadek drogowy? Halo? No nie powiecie mi, że tak się pali śmietnik, bo nie uwierzę w to naprawdę. Że to jest pożar co najmniej jak w poprzedniej misji, w którym się komin palił, cały dom, ale no nie śmietnik, no bez przesady, moi kochani. Dobra. Jedziemy gasić śmietnik. Ramekanie, jesteśmy na miejscu. Tyk, 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 tyk. Dobra. Przecież jestem na miejscu, no co jest? Dobra. Okej, okay, pali się śmietnik przy jakimś tutaj sklepie z burgerami. Wow! No to nie taki mały pożar, wam powiem, no ale dobra. Co my tutaj mamy? Zobaczmy. Czy są jakieś osoby poszkodowane? Tak, ktoś tutaj leży, widzę, więc trzeba będzie po prostu go ewakuować. Być może jest to jakiś bezdomny, a być może też... No nie, w sumie mógłby to być bezdomny na przykład. Tu jest łom, tu jest gaśnica, dobra, ja biorę gaśnicę, panowie. Tu jest łom, ja chcę gaśnicę, Jezus, dobra, tu muszę wziąć. Okej, okay, a tak, dwójeczka, cyk, trójeczka tu, dobra, panowie, wy tam już działajcie sobie. Ja po prostu idę to ugasić. Aha, jest brak tych linii, dobra, super. Może mi się to uda samemu ugasić po prostu, tak? Czy dam radę to samo gasić? No tak, to będzie prosta misja z tego co widzę chyba. Chyba, że coś tu się jeszcze wydarzy. Nie, tak jak przypuszczałem, to była bardzo prosta misja, szybciutko żeśmy się z tym ogarnęli. Tak, jedna osoba była poszkodowana, została uratowana. No i generalnie cała misja została zakończona powodzeniem. Zobaczmy sobie na raport podsumowujący i najważniejsza rzecz taka. Co nam tutaj nowego się odblokuje, bo aż sam jestem ciekaw, jakie będą nowe dostępne zadania. No i patrzcie moi kochani, jeden malutki niedopałek papierosa najprawdopodobniej spowodował taki pożar. Mamy tutaj nową misję, która nazywa się Biurowe Wypalenie. Zobaczę sobie tylko, jak ona jest punktowana, tak z ciekawości. Czy to jakaś duża misja, czy mała, czy może też nie, w centrum? Nie, chyba tak, chyba jednak to będzie w centrum. Dokładnie, Biurowe Wypalenie. Tutaj jest dosyć duża misja z tego co widzę, bo aż za 1000 punktów. Więc tą misję sobie zrobimy już w odcinku następnym. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, Chaos!